Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ewangelia według Łukasza, 22 rozdział, 42 werset. Widzimy tutaj opis zwycięstwa na kolanach. Słowa Pana Jezusa Chrystusa, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie, ukazują nam zwycięstwo, którego Syn Boży dokonał na swoich kolanach. Przyjął dokładnie to, co zsyłał na Niego Jego Ojciec, nie bacząc na to, jak ciężkie miałoby to nie być. To prawdziwe zwycięstwo, to jest prawdziwe zwycięstwo, przez które diabeł jako pobity, zmuszony zostaje do ucieczki. Ta sama zasada odnosi się do naszego życia. Zwycięstwo nie zawsze oznacza to, że otrzymujemy czego byśmy sobie życzyli, lecz także i to, że poddajemy się woli Bożej bez cienia goryczy w naszych sercach. I mówimy głośne i wyraźne tak do dróg, jakimi chce On nas poprowadzić. Charles Stanley wypowiedział się niegdyś trafnie na ten temat. Prowadź wszystkie swoje walki na kolanach, a zwyciężysz za każdym razem. Apostoł Paweł trzykrotnie usilnie o to się modlił, aby Pan Jezus Chrystus usunął z jego ciała to, co nazywał cierniem. Tak czytamy w drugim liście do Koryntian 12:8. Jednakże modlitwa jego nie została wysłuchana. Zamiast tego Pan zechciał podarować mu coś znacznie lepszego. Łaskę, która wystarczy na każdą sytuację i która uzdolni go do tego, by służyć w mocy Bożej i przynieść mu zawsze chwałę, czyli Bogu chwałę. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ewangelia według Łukasza 22:42. Tak, ten werset opisuje nam zwycięstwo na kolanach. Także więc Paweł apostoł zwyciężył na swoich kolanach, ponieważ stać go było na to, by ostatecznie wyznać. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, 9 werset. Okoliczności zostały wprawdzie takie same, ale odtąd apostoł ten posiadł pokój odnośnie do dróg Bożych i wierząc wsparł się na obietnicach Pana Jezusa Chrystusa, a to zmieniło dla niego wszystko. Czy mogę Ci zadać kilka pytań? Wynotowałem je sobie tutaj i chciałbym, żebyś się nad nimi zastanowił. Czy z reguły modlisz się tylko o to, aby poznać Bożą, Jego, Bożą wolę? Czy jesteś również gotów, by dać się Mu na kolanach ukształtować i ukierunkować według Jego woli? Kiedy to po raz ostatni zupełnie świadomie porzuciłeś swoje dążności i powiedziałeś ufnie do Pana, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ufaj, że Bóg ma wyłącznie dobre zamiary wobec Ciebie. Nawet wtedy, gdy droga wiedzie wśród trudności, cierpień, Jego myśli są wyższe niż nasze. Zaufaj Panu z całego serca, i nie polegaj na własnym rozumie. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie.